5. A powiem serce inflacji u nich. Projekt komisji. Projekt komisji architektury i infrastruktury komunalnej w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla budowy z budynku przy ulicy Powiśle 5. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie wniosek dotyczący ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z rozbudową biurową, z garażem podziemnym, z wewnętrzną strukturą komunikacyjną i naziemnymi miejscami postojowymi na działce nr 47, łamane przez 9, odręb 146 w mieście przy ulicy Powiśle 5 oraz wjazdem poprzez istniejący zjazd do działki nr 48 i 33 łamane przez 2 odręb 146 w mieście w ulicy Powiśle w Krakowie. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Projekt uchwały stanowi realizację zapisów statutu gminy pierwszej strony miasta, które jest odpowiednią zapisą Wydziału Architektury i Urbanizmu Urzędu Miasta Krakowa. Proszę Państwa, ja tylko jeszcze powiem tyle, że nie mieliśmy pana architekta na tym procedowaniu. Zeszli się po kości. Mogę tak to powiedzieć, że wniosło 6 za, 3 osoby były przyjmujące. Panie Radny, no, w miejscu taką dyskusję, że w zasadzie co pan radny Krzysztof Baron powiedział, że jeżeli jest opinia pozytywna, to bez uwag. I tyle. I koniec to. Ja tą opinię udowodnię. Przepraszam, ale zaraz bardzo. Czy skończymy się? Tak, bardzo dziękuję. Kto z Państwa jest zabrać do dyskusji? Pan Baron? Nie widzę, proszę bardzo. Ja tylko powiem, nie mam pan o czym. Przyszła opinia na pani Barbara zajmowała się pani Solak Zaśnewski z Urzędu Miasta, z Wydziału Prawnego. Ze 2 miesiące temu. I przyszła do nas odpowiedź. Ja mam tę odpowiedź przy sobie. W tej odpowiedzi, jak będzie napisane, że w opinii pozytywnej nie wolno zawierać żadnych uwag, ponieważ jest to sprzeczne z prawem. Jest to z konstytucją i z prawem, tam jeszcze jest wymienione z klikania. Na komisji udało się, po ciężkich bojach, ale udało się pana Sędzka przekonać, że tak nie może być. No i tyle. W związku z tym jest pozytywna bez uwag. Negatywna może być uwaga. Czy z zastrzeżeniami. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chce zabrać głos w sprawie projektu? Tak dalej przystąpimy do głosowania, kto jest za przyjęciem projektu. Pani 16 osób jest za przyjęciem projektu. Kto jest Państwa przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały. Za projektem 16, przeciw 0. 2 osoby się wstrzymały.